Dzień dobry. Przepraszam, co w Elblągu jest warto zobaczyć, odwiedzić? No, starówkę naszą oczywiście. A coś jeszcze oprócz starówki? No, oprócz starówki do Barzantarni pospacerować można, także zielone tereny. Tak jest. No, na pewno port, który przed chwilą zobaczyliśmy, no i grzejemy się tak całą rodziną na słynny rejs po trawie. No po, tak. po to tu jesteśmy. Co w Elblągu jest warte odwiedzenia? Starówka. A co na tej starówce? Mój dom, zwłaszcza. Co w Elblągu jest warte odwiedzenia? Wszystko. To znaczy? Katedra, basen, kanał Elbląski, Park Dolinka. Cały system tych wszystkich wodospadów. Basen odkryty, nie wiem jak to teraz wygląda, bo kupa lat już tego nie widziałem. I ogólnie cała tutaj mierzenia dookoła. Czyli Kadyny, Tolkmicko. No na przykład galeria, tutaj muzeum w Elblągu. Co tam jeszcze? Barzantarnia. No wieża na pewno w katedrze. Tak, brama targowa, bo też tam można wejść na górę. A tam była wystawa na przykład starodawnych ubrań. Zbroi właśnie też można było zobaczyć. Jest panorama Elbląga z wieży targowej, także też z każdej strony, bo tam na cztery strony świata można pooglądać sobie Elbląg. Czy państwo są z Elbląga? Znaczy ja tak. Jestem z Warszawy. Katedra Zabytkowa, Zamek Krzyżacki, Muzeum, Kamieniczki, niektóre ładne, nad kanałem można się przejść, nowym, wyremontowanym, po mostach, obejrzeć mosty zwodzone, wnoszone. A oprócz starówki, czy coś jeszcze w Elblągu? Co jeszcze w Elblągu można zwiedzić? Może ewentualnie przyjemnie spędzić czas, czyli na basenie pobyć troszeczkę. Muzeum, w którym jest wszystko. A jak zaprosić turystów do Elbląga? Jak zaprosić turystów? Co im trzeba powiedzieć, żeby przyjechali? Że nasze miasto stare wypiękniało. Jest piękna katedra, w której jest dużo do zwiedzania. Najlepiej przejście przez stary rynek i ja też osobiście strasznie lubię parki, ale to nie wiem, czy to jest kwestia zwiedzania. No, jak najbardziej atrakcja. Park Dolinka najbardziej polecam. Fajny na spacer.